Dzień dobry, jestem po porannych mailach i mogę zaczynać dzień. Ubrałem skarpetki i jadę ogarnąć na mieszkaniu, czy wszystko jest w porządku. Już, tak jak kiedyś mówiłem, była jesień, teraz jest zaawansowana jesień. Pomyki, one są dobre. Bierzemy? Bierzemy. Ja sobie wziąłem humusa. Uwielbiam humusa. Tam na dziś mamy 10 495 kroków i postanowiłem sobie kupić coś takiego, bo to wygląda jakby było zdrowsze niż mniej zdrowe, to naturalna kofeina. Nice. 12 mililitra tutaj masz. Żyga. 11 gram w 100 ml. Tak, to jest ponad 20 gram. Czyli 80 mg kofeiny, czyli jedna filiżanka kawy. Soku jabłkowego jest dużo. Jest bardzo dziwne. Kwaśne? Słodkie, jak nie wiem. Ale to jest kwaśne. Ale bardzo dziwny smak. Za słodkie to jest. Smakowało ci? Nie, smakuje jak zepsute jabłko. Pokaż, bo twoje jest zepsute. Smakuje, zapach ma taki sam. A było! Ej, weźmy dwa, bo przecież ty to wypijesz na raz. Niesmaczne. To jest za to fajny smak. Matcha. Nie wiem, pewnie też dużo. No, o wiele mniej. Ile? 3,5. Na 100? Na 100. 4 razy mniej cukru, albo 3 razy mniej. Zależy, gdzie zaokrąglisz. Nie mam siły. A wiesz, co jest jeszcze najlepsze? Kiedyś robili takie pudełka, takie śmieszne. Wow, to się świeci. Tak, nie oglądałaś vlogu. Nie oglądałam, ale kiedyś robili takie fajne pudełka do kart graficznych. Takie wow pudełka, teraz takie są normalne zazwyczaj. Tam jest fajnie na górze. Byłaś tam? Nie, ale widzę bardzo ładne zdjęcie Pasi. No nie, że fajnie? No, też. Wzruszanie trochę jej prywatności, czyli de facto są jej rzeczy, jeszcze jakieś inne. Kupiłem sobie w ogóle dzisiaj czekoladę. Nazywa się Mince. Das Exquisite. Mogę się pochwalić moim kablem? Jak ktoś widział mój filmik na moim kanale, to ten kabel mój od telefonu był już taki teraz to wygląda gorzej. Matka Boska. Tak, to Matka Boska właśnie. To jest genialne. Matka Boska. Piotrek mi nakleił Matkę Boską z Jezuskiem. Teraz troszkę dziwnie mi jest wyciągać telefon publicznie, ale... Ojej. Ładnie to wygląda. Tak. Wiesz co? Dziwnie. Powiem ci, że to jest element sztuki. Moim zdaniem masz bardzo taki vintage telefon teraz. Serio? Tak. Syrenkowe Tamagotchi. A ja muszę zjeść kanapkę z humusem. Każdy ma swoje priorytety, nie? Coś mi ten aparat suwa coraz gorzej. Łapie ostrość. No jest ostrość. Trudno tam jest, trzeba wyczyścić. Kręć się, kręć bagietko, widzicie tobie widź, ta pamięta lepiej, czyja dusza noś. Ale będzie dobre. Na ciepło, z czosnkiem, humusem. Niam. Dobra. Nie. To jest trochę przerąbane i przerażające. Humus firmy Vital Fresh. Tamten napój był tej samej firmy, ale był obrzydliwy, a teraz jeszcze smoothie Vital Fresh. Nie wiem, co to jest za firma, ale... Teraz są ostatnie chwile, żeby wykorzystać w miarę pogodę. Więc dlatego, że jeszcze nie pada, a ma padać za kilka dni, to trzeba iść z powrotem. Posprzątać. A żeby posprzątać, to przyda się worek. To jest 160 litrów, to za duży. Mój tata ma cały zestaw worków różnego rozmiaru i to jest genialne. I zawsze zostawię sobie obolutkę na takim opakowaniu, żeby się nie zastanawiać, która to jest wielkość. Przyznam, że przeraża mnie ilość pyłu, jaka się tam znajduje. Trochu śmieci. Więcej rzeczy się poszło rąbać ze względu właśnie na to, że zostało rozwalone przez pył. I się straszliwie boję, bo teraz akurat ziomeczek, który montuje klimatyzację, nie ma tego czasu. To niestety mi jej nie zamontuje, kiedy wszystko jest jeszcze rozwalone. Więc ja zapewne wszystko zamontuję i dopiero będzie montaż. Ponoć nie ma problemu z brudzeniem. Zobaczymy. Och, powiedzcie mi, czy ta kurtka, Moro, ona jest aż taka beznadziejna? Ja uważam, że ona jest spoko. Nie muszę się o nią martwić ani nic, ale uwaga, jedna osoba powiedziała mi. Wszyscy się śmieją z tej kurtki. Czy to jest prawda? No chyba tak, no. Komentarze mówią same za siebie. No, dzisiaj chciałem wcześniej przyjechać, jeszcze parę rzeczy porobić. Okazało się, że spotkałem pewnego człowieka, którego już nieraz spotykałem. I trochę czasu poszło w tył, a moje tłumaczenia chyba się na nic nie zdały. Ja nie chcę tego komentować. Dzisiaj nie wtorek. Co? Tak się rymuje. A. Z jednej rzeczy się masakrycznie cieszę. Otóż uwaga. Wow.
co robiliście. Jakie to oświetlenie jest genialne, jakie się śmieszne oczy robią. Tak Mara powiedziała, że będzie robić więcej zdjęć na Instagrama. Ja chyba też i to z kuchni. Łazienki. Mam mydełko i uwaga, mam baterię. Tutaj widzę, że jakiś osad został, ale mam białą baterię i biały korek był w zestawie. Powiem wam, że tak zwykła czynność jak umycie tutaj rok jest czymś nie do opisania. Po prostu tak się cieszę, że to... Myłem sobie ręce w nowym... Obczaj sobie, jak to jest zarąbiste. Że ciebie tutaj nie było długo, a ja po prostu tak długo czekałem, żeby sobie umyć ręce. Czaj! Genialne to jest! I to lustro, tylko ten przewód. Nie było tak dużego lustra, żeby dociągnąć do góry płytek, bo tam były stare płytki pod tym i znowu kompromisy, więc tam pójdzie korytko, a ostatecznie będzie półeczka. Ale jestem rozczochrana. No, no i właśnie, miało być inaczej, miało nie być takiego lustra, więc mam wyłącznik ogólny do tego, ale może to i dobrze, żeby to nie było podłączone. Co ty robisz? Czytam. Aneta pisze, jestem trochę nieśmiała i może dlatego nie mam szczęścia w miłości, ale chcę to zmienić. Jeśli choć trochę ci się podobam, zadzwoń. Neta. Znalazłem dodatek do gazety, gdzie są zdjęcia z gimnazjalistów. I uwaga, jak został zatytułowany ten fragment to ananasy z mojej klasy. To będzie pamiątka na całe życie. Jak ja widzę, jak wszyscy są równo ustawieni smutnie na tych zdjęciach. Czy u was było tak samo dokładnie, że wszyscy byli ustawieni tak równiutko jak na rozstrzelanie? To jest przerąbane i tak jest we wszystkich, na wszystkich zdjęciach. Jak wyglądało każde rozpoczęcie roku, każde zakończenie, każda uroczystość. Wszystko tak wyglądało, gdzie trzeba było przyjść na galowo. Wszystko. Robimy porządki po raz kolejny dzień. Ludzie to pieką. Ludzie to lubią. Pocałunek Murzyna. Co? No wiem, ale... Ludzie to lubią. Pocałunek Murzyna. Nie, że to jest rasistowskie czy coś, ale tak... O, powiadomienie. Jedzonko? W czasie ciężkiej pracy. Ojejku, jak to wygląda. To pachnie. Czeszuczek. Tak dawno nie jadłem tutaj niczego takiego, że ajajaj, będzie jedzone. Patrzcie, tak wygląda baklawa. Jest takie ciasto zrobione z takich niteczek zarąbistych. To jest słodziutkie, spróbuj sobie troszkę. Chcesz? Ale to się klei. No bo ty już wiesz, słodkie jak nie wiem. Ziemskie życie się skończyło i wkroczyłaś w nową fazę istnienia we wszechświecie. Dobra, to będzie na dobre. A to jest dobre życie, nie? Dobre miejsce, nie? Dobre miejsce. Bardzo fajny serial. 12 odcinków obejrzałam, ale jest okej. Okay. Jako, że teraz mi czeka tak naprawdę urządzanie wszystkiego praktycznie od zera, od początku. Dowiaduję się nowych rzeczy, to idealna książka mi wpadła do rąk. Nazywa się Gospodarstwo domowe. Przeczytam wam fragment. Na przykład czajniki do wody, imbryk do parzenia kawy, pojemnik na produkty, albo na przykład tace. W gospodarstwie domowym duże zastosowanie mają tace i tacki różnej wielkości i kształtu. Umożliwiają one przenoszenie większej liczby nakryć, talerzy, szklanek. Można na nich podać kanapki, owoce i ciasto, a nawet posiłek w ogrodzie. Jeśli brak tam specjalnego stołu. Ludziom chorym, leżącym w łóżku, wygodniej również ustawić talerz z posiłkiem na tacy. Tacki należy kupować z drewna lub plastyku z obrzeżem, które chroni przed zsuwaniem się ułożonych na tacy przedmiotów. Drobne narzędzia do pracy. W grupie drobnych narzędzi do pracy specjalną uwagę należy zwrócić na noże. Rysunek 7. Tutaj są różne noże, kształty. Jest nóż piła, nóż do siekania, nóż do wędlin, nóż do krajania. Dwa różne rodzaje. To są stare nauki naszych przodków i powinniśmy z nich korzystać. Paweł mnie to opowiadał, bo miał... Mleczka. Do zestalania deserów używa się także jaj. Jest to grupa deserów noszącą nazwę mleczka. Nie żelatyny się dodaje do kefiru i galaretki do kefiru i nie miksuje się, żeby spienić i z tego spyta się mleczko elo. Ubój i przerób tucznika. Ubój, czyszczenie i patroszenie tucznika najlepiej jest zlecić do wykonania fachowcowi. Po uboju tucznika w gospodarstwie mięso musi być zbadane przez specjalistę w celu sprawdzenia, czy zwierzę nie było zakażone robakami pasożytniczymi, do których zalicza się trychnię, czyli włośne oraz wągry tasiemca. Trychnina występuje tylko w mięsie wieprzowym i mięsie dzików. Wągry tasiemca mogą występować w mięsie innych rodzajów zwierząt rzeźnych oraz ryb. Wągry tasiemca po poddaniu mięsa długiemu działaniu wysokiej temperatury można zniszczyć. Mięso zbadane przez specjalistę może być oznakowane jako mięso zdatne do spożycia, mniej wartościowe, warunkowo zdatne lub niezdatne do spożycia. Dzisiaj byliśmy w barze mlecznym na Łazankach i
powiem, czuję ten klimat, ale lubię ten klimat. Tam jest taki klimat PRL-u. Starsze panie, które podają, krzyczą: łażanki z kapustą raz, kompot do odebrania. To jest piękne. I ten kompot bardzo dobry był notabene. Jak macie jakieś ta bary grochowa, mleczne ta i ta zupa groszko, z grochem, ojej, grochowa, znaczy, powiem wam tak, jak macie w okolicy jakiś taki stary bar mleczny, to jak was kiedyś nigdy nie kusiło, to pójdźcie tam, zobaczcie te wszystkie jedzonka i te zarąbiste ceny, typu 6,14 za zupę. Nie no, zupy to taniej nawet. Za leniwe z serem. Czuję się tutaj tak dobrze. Czuję się tak strasznie domowo. Ach. Homesick mnie dopada, tak zwany, czyli chcę już wrócić do... No nie mam domu, no, wszystko mam rozwalone, ale to nie oznacza, że no... Ach, jest jeszcze tyle rzeczy tutaj do zrobienia, jak sobie tak pomyślę. Ale z drugiej strony, to wszystko jest tego warte. Trwa to, trzeba było wiele rzeczy wymienić. Ach. No i zrobiłem też filmik. To dzisiaj zrobiłem filmik, który się pojawił na głównym kanale, opowiadający o tym, jak tutaj to wszystko jest zrobione tak... W tym momencie jest taki stan surowy mojego mieszkania. Jutro wyjazd, więc nic tutaj w tym momencie po mnie. Zapominam. I nic póki co nie będę robić. Przebrałem się i teraz jest śmieszna sytuacja, bo nie ma drzwi od łazienki, nie ma drzwi od kibla. Więc teoretycznie po zamknięciu tych drzwi to całe mieszkanie staje się kiblem. Ach, w tych vlogach przynajmniej teraz zobaczycie, będzie dużo zmęczenia, dużo narzekania, dużo ogarniania, bo po prostu no tak wygląda w tym momencie większość moich dni. No mamy już 23, muszę wracać, bo jutro jest pełno roboty kolejnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że cieszę się, że są rowery na minuty, dlatego że mogę dużo łazić, mogę dużo jeździć, a nie jestem do niczego przypięty, oprócz tego jak rower jest przypięty, to przypięcia kiedy się go bierze, ale potem można go zostawić w różnych miejscach. Zmęczenie ogarnia. Rano jak na rowerze, w nocy się jedzie spokojnie, jak przyjemnie. Jeszcze ta jesień, jak się można wyciszyć w całym dniu. Nigdy nie sądziłem, że jazda na rowerze wieczorami będzie mi się aż tak bardzo podobać. Aż tak bardzo. Te światełka wszystkie dookoła. Akcja jest taka, patrzę na Facebooka, dostałem zaproszenie do znajomych, od gościa, który na jednej imprezie przeprosił mnie, przepraszam, czy jest tutaj kosz na śmieci? Ja się odsunąłem, wskazałem, tutaj jest. I zaprosił mnie na Facebooku. No. No, miałem puścić jeszcze materiał dzisiaj, ale mi nie wyszło, coś mi Enigma powiedział. Kurwa, śli wrogi, ty sprawdziłeś te pliki w końcu? Fida, muszę zobaczyć. Ponoć brakuje jednego pliku. To się w ogóle... O, ja pikole, nie no, ciu, tej... Po prostu część rzeczy się nie wrzuciła. Czemu mi zerwało połączenie? Enigma stary, zerwało mi po prostu połączenie i nie wysłało mi wszystkich plików, które powinny wejść, ale teraz się zaplodują, mam nadzieję. Enigma stary... Zerwało mi po prostu połączenie. Nie wrzuciło mi 33 plików. Kurczę, ale jestem zaspany. Ale uwaga. Jestem zaspany, zmęczony. Już wam powiem ciekawostkę. Teraz przez te 3 godziny się praktycznie nie ruszałem. Mam 2400 kroków, bo jeszcze po północy łaziłem na zewnątrz. Ale wczoraj zrobiłem 17305 kroków. Lepiej niż 94% użytkowników. Więc zarąbiście. To mnie motywuje, żeby się cały czas ruszać i być cały czas w biegu. Jeszcze jeździłem na rowerze. Jeszcze to, jeszcze tamto. Kurczę, ile tego było. Dzisiaj był intensywny dzień. Pomyśleć, że wszystkie dni są takie intensywne. Więc jak schudłem, ruszając się głównie. A... Jeszcze jedna jest ciekawa rzecz. Mianowicie fajna, ciekawa rzecz, jaką dostałem dzisiaj, ale nie zdążyłem nawet tego, no, na to się popatrzeć. Już wam pokazuję. Taki protip. Jak dodacie serka topionego pod humusa, to humus nie jest już taki mączny. To smakuje. Wiesz, no, że były komentarze na Instagramie, że dużo osób się cieszy, że jesteś. O, ja też się cieszę, że jest. Co? Teraz uwaga, bo chciałbym wam... Enigma miał iść spać, nie śpi od wczoraj od 14. Gorzej niż zygnał. Enigma śpi normalnie, proszę. O kurczę, aż to we vlogu pokażę. Nie jest akcja teraz, że wiesz, YouTube nie działa. No i Pornhub Aria na Twitterze napisał ładnego posta. Kto potrzebuje YouTube'a, jeśli masz, no... Ojej! Dostałem recenzencki zestaw gry, w którą miałem okazję zagrać na E3. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo to jest coś, o czym zawsze marzyłem, jak byłem mały. Tylko dzisiaj już nie będę...
tego odpakowywać, testować, sprawdzać. To jest gra, która nazywa się Starlink i mamy na kontrolerze swój statek, którym się poruszamy wewnątrz w obrębie gry i do tego statku możemy sobie ustawiać różne bronie, które mają różne właściwości, co jest świetnym rozwiązaniem, bo mamy fizyczny świat przeniesiony do świata wirtualnego. I to nie jest wszystko, bo są dodatkowe statki, to jest dodatkowy statek, albo dodatkowi bohaterowie, którzy mają różne właściwości i takie tam tutaj bronie na przykład. To jest świetna rzecz. Jeszcze dzisiaj Forza Horizon odpaliłem 4. Ja nie mogę, jaka ta gra jest dobra. Jak ona zarąbiście wygląda. Tylko co z tego? Mamy godzinę 3:49 i nie bardzo mam kiedy w nią zagrać, ale mam nadzieję, że jak się remont skończy, to w końcu będę mieć tam chwilę. Bo ostatnie dni to jest po prostu dosłownie działam. Zresztą miałaś okazję ile? 2 dni już jesteś? No tutaj tak. No, 2 dni i te 2 dni były praktycznie od samego rana do samego wieczora wypełnione różnymi aktywnościami. Tak czy siak, to byłoby na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się ten vlog podobał. Troszeczkę inna forma, troszeczkę inny sposób, ale wciąż ten sam ziemniak, tylko jeszcze bardziej zajęty. Chcesz coś powiedzieć? Nie mam siły. Dagmara nie wytrzymuje tempa, bo za dużo teraz się rusza. Tak czy jak poprzedni filmik, tutaj filmik na głównym kanale, który nagrywałem, oraz subskrybujka.